Polana Jakuszycka od dziesiątków lat jest magicznym miejscem, szczególnie do uprawiania sportów zimowych, do biegów narciarskich, ale nie tylko, bo praktycznie już przez cały rok jest oblegana przez rzesze turystów, biegaczy amatorów, ale również tu zawodowcy znajdują świetne warunki do treningów. Niemniej jednak to miejsce to jest przede wszystkim teren Lasów Państwowych, Regionalnej Dyrekcji Nadleśnictwa Szklarska Poręba. Bieg Piastów to jest dla nas święto, dla nas leśników Dolnego Śląska, bo do nas tutaj na trasy biegowe, do Jakuszyc, na teren Nadleśnictwa Szklarska Poręba przyjeżdżają leśnicy z całej Polski. My tu się spotykamy po raz 20 oficjalnie. Dzisiaj po raz 20 są Mistrzostwa Polski Leśników Branżowe Pracowników Lasów Państwowych. Po raz 27 odbywają się biegi leśników oficjalne, uczestniczą, ale leśnicy startują tutaj w biegu Piastów od początku. Od pierwszego biegu Piastów z panem Julianem Gozdowskim współpracują i uczestniczą w biegach. Wszystko odbywa się na terenie Lasów Państwowych. Właściciele lasów, wszyscy leśnicy, bardzo wam dziękuję, że zrobiliście dobrą atmosferę dla wszystkich startujących z całego świata na naszym biegu, na waszym biegu i w waszym lesie. Bez życzliwości z ich strony, za co chcę bardzo serdecznie podziękować, wielu rzeczy nie udałoby się tutaj zrobić. To ewenement na skalę europejską, piękne, cudowne lasy, czy latem, czy zimą, no. Cisza, spokój, czyste powietrze, to wszystko dzięki lasom, więc bardzo tu lubię wracać, bardzo lubię te lasy. Jestem bardzo dumny, ponieważ tworzymy taką społeczność nieco usportowionych leśników, z którą bardzo, bardzo miło, bardzo przyjemnie spotkać się przynajmniej raz w roku, odprężyć, odstresować, bo no, nasza praca, wbrew temu, co się powszechnie sądzi, też niesie duży ładunek stresu. A tu mamy rekreację, sport, wypoczynek. Cóż więcej chcieć? My meldujemy się na mecie, bieg dzisiaj bardzo trudny, warunki trudne, świeży śnieg. Pierwsze 10 km względnie płaskie, później 10 km spinaczki. Jak widać w donarcie trochę ten śnieg kleił, ale daliśmy radę i bieg ukończony. Z racji, że chodzę właśnie do szkoły sportowej, to zdecydowałam się na to, bo stwierdziłam, że tam będę. Trasa bardzo dobrze przygotowana, warunki dzisiaj były ciężkie, ponieważ padał śnieg świeży. Bardzo pan ceni ten bieg? No jest fajną imprezą i przedłuża młodość. Niesamowite przeżycie. To jest po prostu walka samego z sobą. Najfajniejsze jest to, że jest to start w gronie przyjaznych ludzi i to jest wartość sama w sobie, której nic nie zastąpi. Ogromne gratulacje, rywalizacja i za sam przede wszystkim, bo to są nagrody dla tych najbardziej zaawansowanych, ale tu należą się podziękowania, gratulacje za sam udział. Dzisiaj widziałem, stojąc właśnie na mecie, różnych biegaczy w różnym wieku, szczególnie ci doświadczeni, bardziej wiekowo, to bardzo przeżywali sam fakt ukończenia. Także to jest fantastyczna sprawa, że możemy kontynuować. Dzisiejsze wydarzenie to dla nas, dla leśników, dla gospodarzy tych terenów, na których mamy trasy do narciarstwa biegowego, to ogromna szansa promocji, pokazanie tym, czym się zajmujemy, wypromowania tego produktu, którym jest las. Cieszymy się bardzo, że możemy uczestniczyć w organizacji tak cudownego biegu. Korzystajmy z tego, co jest wielką pracą Juliana Gozdowskiego, ale też leśników. Cieszmy się tym jeszcze przez wiele pokoleń. Warto, naprawdę warto ruszyć się przez telewizora i przyjechać w górę tutaj do nas. Dzisiaj, za rok, zapraszamy serdecznie. Do Nadleśnictwa Szklarska Poręba, do odwiedzania naszych lasów, jak i też również tutaj do naszych sąsiadów, bo jeżeli chodzi o przyrodę, no to ona nie zna granic. Zapraszamy do lasów Dolnego Śląska przez cały rok.
nie tylko na narty, ale również na single tracki, na spacery oraz inny aktywny wypoczynek.